Try not to kill him too quickly. Run to your master! And give him this message! I come for him! Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy. Zagrajmy w Middle Earth Shadow of War. Sprawdzimy sobie listę misji i ta, która jest teraz dostępna, jest to przedostatnia misja w pierwszym akcie. Dlatego myślę, że już w tym odcinku skończymy właśnie akt pierwszy, żeby odblokować sobie nowe możliwości. Jak widzicie, mam także pełny pasek moich strzał oraz pełny pasek mocy, gdyż co nieco poza nagraniem powalczyłem. Głównie dało mi to pieniądze, bo kapitanów zdjąłem w sposób błyskawiczny, ale żeby było ciekawiej, żeby było też fajnie, mam prawie kolejny level, więc może uda się odblokować nową umiejętność w trakcie misji. Tak więc bez zbędnego przedłużania, rozpocznijmy ją. Nim nastanie świt, generał Castamir został schwytany przez wojska Czarnoksiężnika. Dołącz do Idril, by uratować jej ojca. My father's being held in the War Chief's camp, but we were spotted before we could attempt a rescue. Baranor wants to wait till daybreak, hit them with a small company. But you want to go back now, alone. That is the way to suicide. If I wait till dawn, my father will be dead. I'm saying don't go. Saying don't go alone. The Uruks we captured last winter told stories of a gravewalker, half man, half wraith, a demon. And what do you believe? I believe we'd be lucky to have him. Nawet nie wiesz, jak blisko ciebie stoi, koleżanko. Baranor and I overheard the Uruks. They took my father to a nearby encampment. Okej, czyli idziemy do tego obozu. Destroyed three of our war beasts, he did. Jakby, nie mówcie mi, że ona teraz tego nie widziała. Ale okej, dobra, fair enough. Jestem w stanie uwierzyć w to, że można powiedzieć, że ona tego nie widzi. Idril, we must move carefully. Bo jakby oficjalnie to nie powinienem mieć odblokowanej, znaczy oficjalnie. Normalnie to żaden gracz nie powinien miałby chyba odblokowanej tak wcześniej tej umiejętności. We don't know what we'll find, Idril. Prepare yourself. I am prepared. Więc mogę uwierzyć w to, że ona tego nie widzi. No, troszeczkę tylko bliżej. Dobra, mogę jakoś go uwolnić, czy ona? Nie, mogę też ja. Świetnie.
Come. Sick. We must escape. Okej, okay, tu jest dwóch, tu jest jeden. Mam? Nie mam zasięgu, szkoda. Jezu, ej! Zapomniałem, że mam samą umiejętność. Specjalnie na skradanie. Pyk? Niu! Nic nie było, co ty gadasz. Dobra, no to uciekaj. My teraz uwolnimy ziomeczków. Thank you, Ranger. Bo ja ich uwolniesz, spoko, też można. Kurde, cię sobie uwalniam ich zanim ona ich chce uwolnić? We thought ourselves dead. You've taken a great risk, my lady. Thank you. I'm lucky. Co? Czy on padł od jednego ciosu? Jeśli tak, to dlaczego? No to pewnie dość niemiły sposób na śmierć. Zostać w głowę czymś takim. Ej, o tak serio? Po co on tam schodzi? Mogę? Nie, kurde, czemu nie mogłem? Serio nie zadziała. Mogę to być dopiero w sposób taki. Tradycyjny bym powiedział, jeśli chodzi o takie zabijanie z krawędzi. Ale kurde, strasznie. O, Idril, miałaś tam typa. Tu. A tu jeszcze ja mam. Dobra, to ja go uratuję. My lady, they've taken the general, thank you. Okej, okay, pokonaj pozostałych strażników. Wedle życzenia. Idril, we need to clear the camp before we go to Castamir. Quickly then. Okej, chyba tak ciutkę za wcześnie wystartowałem. Chyba. Nie, czy tylko tak troszeczkę, nie? You cannot assume anything. Dobra. No to już chyba wszystko, nie? A nie, jeszcze jednak. Ale jako, że strzał odzyskałem, no to tego typa zabijemy tak normalnie. No i dobra. Sprawdźmy ziomka. Czy żyje, czy może nie. Okej, nie dość, że żyje, to nie jest związany. A wątpię, żeby go tak torturowali. This is not what I wanted. For you. And for any of us. There are things we don't get to choose. But we can still fight. You are your mother's daughter. Come. The reinforcements will be arriving soon. Oj, kurde, chyba wiem, dlaczego mi nas Itil upadnie. Father, we... Quickly! Chyba wiem. Pewnie Castamir pewnie zdradził, bo chciał uratować córkę. Okej, dlaczego oni giną od jednego strzału? Ja tego nie czaję. Już drugiego nie zabije niestety. Dobra, chyba coś się zbugowało, tak mi się wydaje, ale to może naprawię pomysł. Mi się nic przypadkiem nie zepsuło.
Dobra, poczekać aż się fokus odnowi. Okej, nieważne. A, w sumie. Ja, tak jak sądziłem. No dobra. Skoro nawet mogę ich jednym strzałem z łuku załatwić, no to co się będę ograniczał. The general returns. Open the gate. Open the gate. Oni serio myślą, że takie deseczki powstrzymają jakiegokolwiek, może nie uruka, general, ale nie wiem, Ologa na przykład? Blunt here is safe where it is. The armies of Gondor will come soon. O ile się założysz, że nie? Good. Come. We've been waiting for Gondor for weeks. No one has come. Can you really use the stone to defeat them? Yes. Then I will find where it's hidden. Jakby Gondorem teraz zarządza może nie ten ziomek, którego znamy z filmów o Władcy Pierścieni, ale na pewno jest to któryś z jego przodków. Zakładam, że albo jego ojciec, albo jego dziadek. Ten namiestnik. Nie pamiętam kompletnie, jak goście się nazywał. Ale ten namiestnik. I ja się nie dziwię, że on nie wysyła ludzi. Nie dlatego, że nie powinien, bo powinien i to bardzo. Tylko po co gościu ma iść do bliźniaczego miasta i mu pomóc odeprzeć atak orków, skoro może siedzieć sobie na dupie i żreć jak świnia w korycie. Co nie? Bo na bank każdy z tych naczelników, znaczy naczelników, z tych namiestników był dokładnie to samo. We must return to Shelob. She can show us the location of the Palantir. The Palantir is here. The war is here. We must weaken Sauron's hold on Minas Ithil. No, musimy, tylko średnio to chce działać, zauważyłeś? Dobra, to tak, skoro każdy upgrade jest osobnym upgrade'em, co teraz ma w sumie trochę rację bytu, jeśli chodzi o ten trujący gniew, skoro jest ogień, mróz lub trucizna, to teraz ma to sens, że nie mogę trzema naraz walnąć, więc muszę dokładnie... Okej, dobra, przesłyszałem się. Muszę dobrze wybierać, więc zobaczmy. Wyssanie wrogowie... Ej, ty se jaja chyba robisz, serio? To jest ulepszenie do wyssania? Przecież to powinno być pasywne! To w sumie zresztą też powinno być pasywne. O, to powinien być tylko i wyłącznie upgrade, żeby przywracało to pełne życie i podnosiło poziom gniewu. To powinien być upgrade. Tylko i wyłącznie, bo to i to było pasywne w poprzedniej części. Wywołaj eksplozję ogniska i zwab gule! Ouu, to jest niezłe. Zwab pająki albo strzel w ognisko. Pierwsze zabójstwo z serii ataków nie pochłania skupienia. O, to by mi się przydało i to bardzo. Używana przeciwko bestiom. Upiór brutalnie zamorduje cel. Upiór wyssie cel. Jakby naprawdę, czemu to jest tak dziwnie zrobione? W sensie, nie rozumiem naprawdę, kto wpadł na pomysł, że dać tylko jeden upgrade naraz. Przecież mogłoby na spokojnie być połączone, żeby używać furii, napieprzać typa i bronić się, jak ktoś podejdzie. Można? Można. To w ogóle było domyślne, jeśli chodzi o wysysanie w walce, więc też nie wiem, czy to jest jako osobna objętość, czy jako osobny upgrade. Kontra wykonana w pewnym momencie natychmiast zabija wrogich trepów. To będzie zajebiste. To będzie zajebiste. Zdobywaj moc za każdym razem, gdy odniesiesz obrażenia. Nie. Zdobywasz moc za każdą bicę z ukrycia. Za celne ciosy mieczem zdobywasz znacznie więcej mocy. Moc zeruje się po otrzymaniu obrażeń niecelnym ataku lub opuszczeniu walki. Ja nie. Za to podziękuję, ale za to
Znaczy, to poproszę z wielką chęcią, bo już niejednokrotnie miałem akcje, że mnie po prostu nieziemsko irytowały trepy, bo kapitanowi to swoją drogą, ale same trepy, które mi przeszkadzają na przykład właśnie w wykonaniu jakiejś akcji. A dzięki temu będę się mógł ich bardzo szybko pozbyć. Okej, nie wiem, czy mi zużyło tego, no ale dobra. I okej, czy ja teraz muszę iść do Szeloby, czy muszę zrobić coś tutaj? W Minas Ithil tutaj na początku, Vendetta Online, no to sobie podziękuję. Dobra, na razie szybka podróż. Co to jest obok? Dobra, spróbuję strzelić do typa i zobaczę, czy go zwykły strzał... Tutaj jest. Czy zwykły strzał go zabije? Tak, dobra. Czyli coś się zepsuło, no to spróbuję wyjść i wejść do gry. Okej, okay. Mamy już naprawione. Oto kolejna i ostatnia misja w tym akcie. Upadek. Szeloba czeka ze swoją ostatnią wizją. Teraz proszę, niech to będzie cutscenka do Szeloby i powrót tutaj. Jestem u Szeloby, dobrze. Talia. The ring is lost. But I will have my answers. Shelob! Minas Ithil is on the verge of collapse. We need the Palantir. The Palantir. Have I not given you sight over your enemies? That is what you seek, isn't it? Oh, I will grant you your vision. But how much are you willing to forfeit in the bargain? Your soul. There's hardly any left. I must know. Ja miałem rację. Kastamir jest zdrajcą. Ciekawe, czy ma też rację do pobudek. Kastamir. The final attack is coming. The Palantir cannot fall into the Witch King's hands. We must return to Minas Ithil. Zdążyliśmy wrócić. Chyba idealnie na tego draka. Co on tak się gały? A, dobra, on tak. Gały się świecą na zielono, to znaczy, że czarnoksiężnik widzi jego oczami. Moving up from the lower city. Where are the archers? I want every man with a bow up on the wall now. General Kastamir pulled us off. We're to be held in reserve. Why would he do that? We're beyond reserve. Where is Kastamir? I need to find him. As do I. He hasn't been seen in hours. Drak? That sound. Yeah, na pewno Drak. Mm-hmm. The gate. Ale czemu tak na spokojnie wszedł? Czemu nie ostrzegł ich, nie powiedział: ludzie, wypieprzać! Daleko od tej bramy, bo inaczej zginiecie! W dość bolesny sposób. Bo powiedział, że nie wiem... Znalazł, że... Jak, nie miał jakąś wizję czy coś. Tak dosłownie, w sensie... Nie wizję, że od Szeloby... O, sam czarnoksiężnik zaatakował! Okej. Okay.
Dobra, nie wiem, co nie ważne. O, Uluk. O Boże, Uluk. Olokheim. Tak, dokładnie to chciałem zrobić. O, drak atakuje, no to spertalam. Ej, czemu nie mogę go zeskunować? Żegnam. Ej, no serio! Chciałem go w ogóle przeskakiwać, ale dobra. Kurde! Ej, od czego dostałem teraz atak? Od czego dostałem teraz atak? Tak, to było bardzo dobrze złożone zdanie, nie za to. A jest, bo się paliłem ciągle, dlatego. Ej! Spokojnie! Mi tu... Unik. Coś tam się okazało, zginęło. Świetnie, wspólne z zielonymi płomieniami, żeby było zabawne. Żegnam. Żegnam. Jest! Udało się, dana kontra. Ej, czemu wyzerował krytyki? Znaczy, może te krytyki. Dobra, teraz wiem czemu, ale czemu wtedy mi wyzerowało? Który mi dał kontrę, po czym mi wyzerował w ogóle ataki? Mało. Prawda, mało. Dobra, nie zrobię tej serii chyba. 3, 2. Ej, zaś mi wyzerowało! A dobra, okej, okay. Jeszcze mam szansę. Dobra, żegnam! Siedemnaście. No nie! This Gondorian rabble wasn't enough. Now I gotta kill you too. So be it. Jest, dobra, nie zresetowało. I 20! Jest! Dobra, udało się. No tego niestety chybiłem za dość po... Nieważne. Za dość potężną moc, ale przy tak go wyzerował. Miękka głowa. Dostał? Figa nie dostał. Dobra. Włóczników i włóczników trzeba się pozbyć w pierwszej kolejności. A dlaczego? Bo są najbardziej upierdliwi. Nice! Podwójna kontra! Udała mi się podwójna kontra i to jeszcze z upiorem. To się zdarza rzadko. To bardzo rzadko. Dlaczego mnie upiór nie broni podczas tego? To mnie to pisze. Dobra, uniknąłem na szczęście. Czekam. O, ładnie zniszczyłem mu tarczę. Ej, co? Jak za... Super, odporny na zimę. To jest cudowne. Dobra, tu są moi. Ty właśnie, a propos moi. Dobra. Super. Proszę o moją bestię i o moich ziomeczków. Panie! Mogę? Mogę. Panie, wstań! Kurna mać! Yeah.
że padł, tylko... Nie chciałbym sam też paść. Dobra, muszę go ogłuszyć. Świetnie. Jeden nie przeszkadza, to drugi. Adios. Łucznik. Out. Pan. Też out. Właśnie nie w krzakce. Mi się przyda. Ale pięknie w niej nie leczy, więc. Dobra, czekaj, czy ja mam ten upgrade dalej aktywny? Muszę zobaczyć. Nie. Żadne zadania. Postać, proszę. Czy mam ten upgrade aktywny na wyssaniu? Czy to jest to? Łańcuch dusz. Tak, to jest to. Podwójne wyssanie za użycie jednego. To, żeby użyć wyssania, to się najpierw muszę naładować. Ale bym serio ciosów, no ale niestety tak to w tej części nie działa. O, jeszcze jeden cios. Jest! Wyssanie. Dziękuję, full HP. No i szobu zabiłem tym, bardzo ładnie. Gdzie z tą łapą? Czy oni serio będą tutaj napierać tak długo, jak to jest ten kapitan? Powiem, jest to nawet trochę logiczne, ale też trochę wkurzające. Ogólnie ze względu na tych durnych łuczników. Tupnięcie? Dziękuję. Dobra, może będę w stanie chociaż ładnie. Gocu. Pania. Poważnie, mógł mi tu upiór bronić. Cyk. Dwie idealne ko... Tak, pewnie, w skorce pobiegł, na pewno. To jest dokładnie to, co chcesz teraz zrobić. O, ładnie, krytyki wszedł. Dobra, nie, wiecie co? YOLO, elfik, nie. I wydaje się tutaj naprawdę stateczkowo. I teraz... Niego. Dwa strzały jest kolejną, no, ale wejdzie też Exe. No, myślałem, że będzie ta lepsza, od razu go zabijemy tym, ale... Niestety nie tym razem. O, miękka bania. Pięknie. Cyk! Oczywiście, że nie chcę umrzeć. Dobra, na górę. Stun w łeb. Tego miałeś stunować, stary. Czy zamrozić. No, może odporny na zimno, ale nie na moje piękne, suczyste ataki. Do czego się dostosował? Ani razu go nie chciałem przeskoczyć. Dobra, muszę chyba liczyć na to, że go zabije światłem. Bo wyssanie oczywiście nie będzie działało tak długo, dopóki nie ukończę aktu. Wyssanie równa się... Jeb! I oczywiście wyzerowany poziom mocy. Na strzał w łeb się na pewno nie dostosował. Tak sobie. Mucimy go. Zginął? Jeszcze nie, ale to już go dobije. Bo i nie. O, ale to na szczęście. Jakiego mu kopa sprzedałem w kręgosłup. Szkoda tego, że go nie złamałem. Widzi mnie. The city is lost. Save your people. Retreat. The city is lost. Jedyna mądra decyzja tak naprawdę dla nich, no bo ja sam mogłem ich rozwalić. You betrayed us. I did this for you, Etrol. For your survival. The Palantir means nothing. I would give all of Gondor to save you. What of our people?
of our honor! There is no honor in death. Japończycy i samuraje mogliby się nie zgodzić. Tym bardziej samuraje. Ej, ta maca! Ta maczuga! Czy to jest czarnoksiężnik z Angmar? Czy to jest upór Saurona? Bo ta maczuga mi nie pasuje. You will hold to our bargain. My daughter's freedom. Customer, no! She's free to die with her people. Oczywiście. Oczywiście, że jeden strzał go zabił. Zresztą ma głowę jeszcze... W miarę całą, powiedzmy, to jestem zdziwiony. Nie masz z nimi szans. Nawet nie próbuj. No. Czy mnie teraz czeka walka z pięcioma Nazgulami? Tak, ewidentnie tak! Pokonaj Nazgule! Okej! Ej, czemu on nie skończył mo... Ja mu nic nie robię praktycznie! A egzekucja? Okej, egzekucja mu dużo zrobiła. A Boże, przecież zabiję kapitana! No tak, jak zabiję kapitana, że jak zabiję kapitana, to jest mocno skończone. Wow, ale jak miło, że tak pojedynczo atakujecie. Okej. Okay. Przepędzić złamanego! Return to darkness! King is your true master! Dobra, jeden z głowy. Okej, chyba będę na nich ładował te mocniejsze egzekucje. Przecież dla czystego sprawdzenia... Jak będzie wyglądało walnięcie ich tym? Marnie. Bardzo marnie. Haha, no damage, Maclear. Musicie popracować nad celnością. O ile się założysz, że mogę. Tego trzeciego to w ostatnim momencie skontrowałem. Dobra. Strzały nawet nie będę próbował wykorzystywać, tylko są upiory. Nie będę próbował używać strzałem, bo to są upiory, więc raczej niewiele im zrobię. Próbować możecie, dobra. Byk złamany. Adios. Oj, kolejny. Nie, no dość szybko poszło z tymi dwoma. A z tymi dwoma pójdzie jeszcze szybciej tak naprawdę. O! Kurde, prawie. Return to your master!
Okej, okay. I złamany. No to żegnam. I po Palantir! Okej, nie, jest pierścień, czyli to jest Czarnoksiężnik Zengmar. Submit to your destiny. O, witam! Bring him to me. Get up, Ranger! No, teraz to raczej nie wstaniemy. O, ładnie. Światło Galadrieli? You will not claim him today. No dobra, jest tych pięciu Nazguli, jest nasz czarnoksiężnik. Miasto upadło, Palantir. Miejscu. Aha, teraz sprawdzają, kto ma, gdzie jest pierścień. My lord, I have the plan to hear. And we have located the new ring. It is with the spider. You have served me well. Minas Morgul is yours. Now, bring me Celebrimbor's ring. What of Shira? Send the Nazgul. All of them. Okej, ambitnie. To jakby teraz pytanie, czy on jest aż tak chętny na ten pierścień, czy jest aż tak zdesperowany, żeby go mieć? Bo trochę bardziej pachnie mi tym drugim. So it is true. And yet you live. What is that like? To die and live again? Do you feel pain?
Do you suffer? What of the city? Of the Palantir? The Nazgul have taken both. They belong to the Dark Lord now. Then I have failed. What if you keep fighting? He wields the light of Galadriel. He can recover the ring. Your rings are the cause of all this, Elf Lord. Oh! Widzi go? Dlaczego? I can see him. I see him. Who are you? I'm the Blade of Galadriel. Since when does Galadriel work with assassins? Great threats make for unlikely alliances. You know this better than most. Now tell me more about this ring. We crafted it to defeat Sauron. But it was lost to the Grey Spider Shelob. The Nazgul will be drawn to the power of the ring. We cannot let it fall into Sauron's hands. The light of Galadriel, give it to us! Stay your hand! My light will protect us, but it will not leave my side. We must move quickly. Try to keep up. A, Jezu, to ona nam miecz ostrzyła! Myślałem, że swój! Kurde! Ale zlagowałem teraz. Ale ciekawie, czy Talion byłby w stanie władać tym światłem. A, ale my jesteśmy w Kurhanach w tych! W Kirivungo, dobra. We must move quickly. Okej, dobra jest. There's no telling how many Nazgul the Witch King has sent. They must not get my ring. Can the Nazgul defeat one so great as Shelob? Together they wield a terrible power. Mocą, która zwie się 9 na 1. Tak więc jestem święcie przekonany, iż tak, cała 9 Nazgul naraz na pewno da sobie radę. Gdyby wysłali jednego, może by się udało. 2, 3 może też by się wybroniła. Kurde, tak ktoś se fajnie zdechł i został mi ten gorszy klejnot wojowny, znaczy zwykły klejnot, jak miło. Jedyny, którego potrzebowałem, żeby sobie tutaj wprawić właśnie lepszy. Dziękować. No, to przy okazji zrobimy też ten lepszy. Pyk. Pyk. I pyk. Pięknie. Tutaj gorszy mieczek, więc na przemiał. Dobra, Galadrielu, nadążasz, bo jak na razie to ja czekam na ciebie, a nie ty na mnie. And it shall protect us, but I shall be the one to wield it. Jezu, Jezu Boże, Eltariel, a nie Galadrielo. Zmieniło mnie to światło, a dobra, światło. They are scared. Let them run. Let's get to Shelob before the Nazgul overwhelm her. Dobra, uspokój dupę, stary. Jak na razie to babka przede mną biegnie trochę za wolno. Even Shelob's brood fear the Nazgul. We must hurry. No to nie, Boże, oddawaj mi mapę i to już w tym momencie. Mapa i ona była gdzieś. Serio nie mogę oznaczyć punktu? Dlaczego? Ale nie chcę zmienić celu, chcę sobie punkt oznaczyć. Bo koleżanka niestety coś nie chce się ruszyć. Dobra, po prostu pobiegnę sam. Tylko ty... Wait a bloody minute, czy ja teraz idę w ogóle w dobrą stronę? No oczywiście, że nie. Dobra, biegiem Eltariel, biegiem! Prowadź mnie do Szeloby. Mimo, że bym tam dotarł o wiele szybciej, gdybyś nie musiał mnie prowadzić, a miałbym po prostu znacznik na mapie. Czy w ogóle w świecie gry. To było jeszcze lepsze tak naprawdę. Kurde, mogłem się przyspieszyć, no. Pyk. I lecimy.
O, to było tutaj chyba. Kurde, w ogóle te góle są tak zesrane, że po prostu uciekają na tabinie. Nawet na mnie uwagi nie zwracają. Czarną mową mówili, jak nic. Ale na razie walczyło dwóch i radziła sobie nieźle. Support! Serio? Tak po prostu odpuścili? Okej, to było dziwne. Sacrifices must be made. Why no? Take the ring. Build your army. Your path will be made clear. Oj, teraz nasz elfik będzie przeszczęśliwy. The ring wraith has fled. You must destroy this ring. It belongs to us. Your legend holds true, Celebrimbor. This ring is different. We can use it to defeat Sauron. I strike down men corrupted by these rings. Do not become one of them. Nie masz szans. When time comes, I will do what is needed. Perhaps. Get as far from here as you can. The ring wraiths will return. They always do. Our paths will cross again. Lanko. Ja wiem, że z tobą jest osobna fabuła, ale jeśli ty nie masz w tej fabule napisane, że zabijesz Taliona, to nie dasz rady go zabić. Co niegdyś stracono. Akt pierwszy ukończony. To powinno być Minas Morgul, a nie Minas Ithil, ale dobra. Ej, serio? Do trzeciej lokacji się jeszcze przeniosę? Że dobra, no fair enough, no Minas, znaczy Boże, Minas. Czy no Minas Ithil, czy teraz Minas Morgul, też znam już prawie że na wylot. A Kirif Ungol, no w miarę też, więc może trzecia lokacja to nie jest faktycznie taki głupi pomysł. Ej, czy to jest Nurn? Druga lokacja z poprzedniej gry? Tak wygląda. Chociaż po prostu może być bardzo podobne. Ale chyba tak. You hear that sound? That is the forest of Carnan, and not our concern. Talion. We need to build our army.
There. That encampment is full of warriors. Our warriors. Akt drugi, dojście do władzy. Dominacja. Wreszcie. Użyj nowego pierścienia, aby stworzyć armię dominując orki. Przytrzymaj trigger, aby się skradać, naciśnij B, aby wystać z ukrycia, czytaj z pierścieniem, zdominować z ukrycia cel. Będąc poza trybem skradania, przytrzymaj B, aby zdominować orka. Od teraz wszystkie umiejętności związane z wyssaniem użyte na celu również go zdominują. Przesłuchanie kapusia również wywoła ten efekt. Our greatest assets are the power of the ring and stealth. If possible, we should remain undetected until we have tilted the odds in our favor. These archers will be more than just our weapons. They will be our eyes. Okej, okay, jak będę chciał wystać z ukrycia, czy tam zdominować, to wyskoczy upiór, czy zrobię to osobiście? Osobiście. Zdominuj strzelców. Dobra, tę jedną misję jeszcze, myślę, możemy wykonać. Tak zdominować, to po ciosie muszę... Tego po cichu. The servants of the Dark Lord become ours. Get your drills right, or you'll miss out on the whole stinking war. More than fallen enemies, what we need are living soldiers. I gave you truth, and you squandered it. I gave you vision, and you gave me this. Czemu go to zabiło? Już działa normalnie. Ej, poważnie, czemu go to zabiło? Our greatest assets are the power of the ring and stealth. If possible, we should remain undetected until we have tilted the odds in our favor. These archers will be more than just our weapons. They will be our eyes. Nie, ale serio, nie wiem dlaczego go to nie zabiło. Znaczy, wróć, dlaczego... Właśnie nie. Nie wiem dlaczego go to zabiło, ale nie wiem dlaczego go to nie ogłuszyło. Myślałem, że go normalnie po prostu zamrożę. A ty... A, czekaj. Chyba wiem. Ja go chyba zamroziłem, ale tak, że on spadł i dlatego go to zabiło. Dobra, wyssanie akurat nie, z ukrycia nie, nie mogę użyć upiora. Nie mogę użyć upiora. A troszkę szkoda. No hej, no to mu trochę zajęło, mówiąc szczerze. No enemy in Mordor is safe from the power of my ring. Jakby wcześniej nie miałeś tego pierścienia i też ci się nie mogli oprzeć, więc... Jaka różnica? Train hard your fight off, and then maybe you can conquer a Gondorian. He will serve us well. Dlaczego nie mogę teraz odzyskiwać strzał za tą dominację?
Zdominowane orki nie zaatakują swych niedawnych sprzymierzeńców, dopóki nie uaktywnisz ich naciskając z dół na padzie. Jeśli rozpoczniesz walkę, pobliskie zdominowane orki zostaną automatycznie aktywne. Plenty more seas like me to see. Who was that noise? Look to me for light. On tego naprawdę nie usłyszał? Dobra. Let's go then. Nie, kurde, ale zepsułem. No dobra, pyk! I pyk! Keep him surrounded! Right, Lord, guide my hand. A promising start, but this is only the beginning. We require more warriors, stronger warriors. I okej, misja wykonana. Odblokowana nową zdolność. We will also require commanders. Exceptional orcs who can do more than simply serve as fodder. But what of this forest? It calls to us. We must not be distracted. Building our army is paramount. No, tu bym się akurat trochę kłócił. Okej. Wow, nieźle. Nawet fajna ta... No nie, no to jest! Tak, jest! Jest Nurnen! Proszę, proszę. To się mnie podoba. Dobra, tutaj nieznany kapitan. No, sporo jest ich, tak? Ale jeszcze więcej widzę. Proszę, to już wodzowie są od razu dostępni. Tutaj posterunek. 4 kapitanów posterunku, nice. Pomnik do zniszczenia, Haedir oczywiście poza nagraniem sam sobie odblokuje. Znaczy sam, na własną rękę, to chciałem bardziej powiedzieć. Okej, myślę, że w następnym materiale mamy co? Dzika natura, misja w lesie i... Nie tu. A, i tu zaraz, tutaj zaraz obok. Pierścień władzy. Okej. Myślę, że poza nagraniem sobie najpierw odkryję wszystkie znajdźki i oczywiście je pozbieram, co jest ważniejsze. No i poprzejmuję paru kapitanów. Chociaż może nie. Kapitanów będę przejmował dopiero po tej misji, bo może tutaj zostanę kogoś fajnego. Więc myślę, że tak. Ta misja główna z pierścieniem, a potem zajmiemy się, myślę, tymi misjami, które dadzą mi punkt umiejętności. No a potem już tylko farming i zabawa dla mnie. To jest dobra. Ja lecę do Haediru, a my widzimy się w następnym materiale, w którym mam nadzieję, że uda nam się zgarnąć co nieco fajnych rzeczy. Oraz być może także orków. Dobra, czy jak przejmę tego typa, czy dostanę ten skarb? Nie. Muszę go zabić. Okej, ale na szczęście poszło to bardzo szybko. Gościu... Dobra, okej, chciałem powiedzieć, że prawie nie ma tarczy, ale jednak coś tam... Coś tam z tej tarczy mu jeszcze zostało. Jak on to robi, że on momentalnie zmienia sobie kolorki? Dobre pytanie. No dobra, jak powiedziałem, ta misja w kolejnym materiale, a ja lecę do Haediru, do Haedirów właściwie, odkryć sobie znajdźki i ich poszukać. Do miłego i do usłyszenia. Cześć!